Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Jak widzicie, przed wami są nowe karty Rule Breakers, event na Halloween. Jak widzicie, nie są one, szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka jakoś niesamowicie dobre. Jest Casemiro, jest Haaland, jest Alexander Arnold, jest Dembele, ale poza tym jakichś bardzo dobrych kart, szczerze mówiąc, nie ma. Podejrzewam, że druga drużyna za 7 dni, kolejny piątek, będzie dużo, dużo lepsza. Niestety, jak widziałem już wcześniej, nie ma rund błyskawicznych. Po raz pierwszy chyba to jest, gdzie event chyba właśnie Rule Breakers zawsze zaczynał rundy błyskawiczne, gdzie są paczki za 50 tysięcy, za 100 tysięcy i za 125 tysięcy od 21. A teraz tych paczek w rundach błyskawicznych nie ma, po prostu mamy 10 paczek tutaj i 15 tutaj promocyjnych, więc nie wiem dlaczego tak jest, może po prostu od kolejnego tygodnia tak będzie, nie wiem. Przypominam wam oczywiście, że macie codziennie darmową paczkę za 7,5 tysiąca do otwarcia, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Zobaczymy, co będzie dzisiejszej mojej. Tak szczerze mówiąc, jeszcze chyba nic nie udało mi się trafić, odkąd jest gra, czyli ponad chyba już 30 dni i jeszcze nie trafiłem karty więcej, która była warta więcej jak 7,5 tysięcy, czyli tyle, ile jest koszt paczki. Dobra, przejdźmy do tego, jakie karty mamy, omówimy sobie je na spokojnie. Zobaczymy, czy jakaś jest warta uwagi, bo wydaje mi się, że i tak mimo wszystko na pewno takie są, ale chyba jednak liczyliśmy na coś więcej, jeżeli chodzi o karty Rule Breakers. Ale mamy tak, Haalanda, 90 overalla, gdzie ma zmniejszone strzały, ale ma podwyższone chyba dribbling i fizykę. Casemiro, podwyższone na pewno tempo, ale wydaje mi się, że ma obniżone defensywa i fizyka. Alexander Arnold, 90 tempa, 89 ogólna ocena. I tu jest David Silva, który raczej, chociaż może i to jest w miarę ok, 87 tempa, 83 dribbling, 89 podania, 8 strzały, więc może będzie to w miarę grywalne. Arnautowicz, który bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc, powiem wam. Wygląda on naprawdę bardzo dobrze. Coates, środkowy obrońca, tylko że z ligi portugalskiej, jeszcze Urugwajczyk, więc naprawdę ciężko to będzie połączyć. Rudiger, który ma aż 84 tempa, więc tu jest naprawdę już bardzo fajna karta środkowego obrońcy. Jeszcze malinki do Kante, flashback Kante, który wyszedł wczoraj. Za chwilkę sobie też powiemy trochę o właśnie tej karcie. Dembele 86 i to będzie, wydaje mi się, jedna z najdroższych kart, mimo tego, że ma odjęte chyba aż 5 tempa, to ma dodane bardzo dużo strzałów. Dribbling ma chyba troszeczkę też dodane i podania na pewno. Diaby 86, tutaj też jest naprawdę bardzo fajna karta, 96 tempa, więc na pewno tani on nie będzie. Kolejną kartą jest Onyenka, chyba tak się mówi jego nazwisko, Nigeryjczyk z Brentford i też wygląda naprawdę bardzo fajnie jak na kartę na SPD, mimo tego, że ma bardzo niski overall. I ostatnią kartą jest na pewno najtańszy, Ripart, nie wiem, jak się wymaga nazwisko, chyba tak. Francuz z ligi oczywiście francuskiej, ale nie wygląda on naprawdę za dobrze. Dobra. Przejdźmy do tego, co mamy nowego w zadaniach scenowych, bo na pewno tutaj się jakaś karta też pojawiła. I jest to Antonio. I słuchajcie, nareszcie jest jakaś dobra karta w zadaniach scenowych, bo w poprzednim evencie z Ligi Mistrzów naprawdę te karty były bardzo słabe. A tutaj jest Antonio, 87 tempa, 88 strzałów i ja tą kartę na pewno będę robił. Jest to czerwone połączenie, nowy tryb gry. Trzeba strzelić gola uderzeniem finezyjnym w 11 meczach, więc dość sporo, 3 gole głową, ok. 4 asysty piłkarzami z minimum 75 fizyki. I wygraj 4 mecze właśnie w tym trybie, co najmniej 2 bramkami, ok? Czyli już tutaj sobie trochę zmienili, żeby nie było golden gola, czyli po prostu, żeby grać więcej. Szczerze, nie bardzo mi się to podoba, bo większość tak podejrzewam, że będzie wychodziła po pierwszej bramce, więc ciężko będzie to zrobić, chyba że ludzie będą grali normalnie, ale wątpię. Karta ciekawa, naprawdę bardzo fajna, jest to Premier League przede wszystkim, więc naprawdę bardzo fajna zadanie scenowe, wydaje mi się. Możecie pisać w komentarzach, czy będziecie robili właśnie tą kartę. Jest to tyle chyba, jeżeli chodzi o nowe rzeczy tutaj. W zadaniach scenowych, oczywiście w punktach szczegółowych jeszcze oczywiście nic nowego nie ma, bo po co? I tutaj do wybrania mam jeszcze paczkę z zawodnikami Premier League i to oczywiście sobie odbierzemy teraz. I słuchajcie, od tej paczki sobie za chwilkę zaczniemy dzisiejszy pack opening, a dzisiaj mam naprawdę bardzo dużo fajnych paczek, chyba 5 paczek za 50 tysięcy, więc liczę, że coś fajnego jednak uda nam się dzisiaj trafić. Być może jakąś kartę Rule Breakers, na to naprawdę bardzo, bardzo liczę. Zobaczmy jeszcze, co jest nowego w SBC. Najpierw Kante, flashback Kante. 3 overall niższy niż jego karta zwykła złota i tylko jakieś 100 tysięcy tańszy od jego karty, którą możecie kupić na rynku transferowym. Szczerze mówiąc, miałem już robić, nawet zobaczcie, już mam pokupowanych zawodników miałem i zdecydowałem się jednak, że nie będę robił, bo patrząc na to, jak wygląda rynek w tej FIFA, karta jego zwykła złota, która jest, uważam, dużo lepsza, będzie za jakieś 2 tygodnie tańsza od tej właśnie flashback, czyli podejrzewam, że będzie jakieś 250-300 tysięcy kosztowała już teraz. Więc uważam, że naprawdę raczej nie ma sensu robić, chyba że po prostu chcecie mieć kartę specjalną Kante, to wtedy tak, chyba że macie, wiecie, bardzo dużo kart niewymiennych w klubie, z którymi nie macie co zrobić, no to wtedy tak, ale w innym wypadku naprawdę odradzam. Jest Christopher Nkunku i mamy 2 opcje do wyboru chyba i nie jest on tani, 87, 85 plus inform, więc myślę w granicach 150
tysięcy na pewno, bo ceny też ze względu na kantę poszły troszeczkę do góry tych kart 8.6, 8.7, 8.8. Nie wiem czemu nie mogę zobaczyć sobie tutaj jego karty właśnie statystyk, więc może sobie po prostu wejdziemy w schody koncepcyjne i tam zobaczymy jego dwie karty. I wyglądają one w ten sposób. Obie są 86 overalla, jedna ma dużo więcej strzałów, bo aż o 10, a druga ma aż o 19 więcej podań. I to jest dość ciekawe. Szczerze mówiąc, napiszcie, kogo brać tutaj lepiej, kogo wy byście woleli, gdy będziecie to robili, czy będziecie w ogóle robili. Według mnie chyba raczej wolałbym kartę ze strzelaniem, ale ogólnie, naprawdę, ta karta wygląda bardzo, bardzo fajnie. 3 gwiazdki z obszernej nogi, średnia średnia pracowitość, 4 gwiazdki sztuczek. Nie jest najgorzej, naprawdę karta wygląda ok. Ciekawi mnie, kogo będziecie woleli, czy kartę z większym strzelaniem, czy z większymi podaniami. Bardzo ciekawe naprawdę SBC i mam nadzieję, że będzie takich więcej podczas tego eventu. Może troszeczkę tańszych, bo 85-87 to naprawdę nie jest bardzo tanie SBC, ale wiecie, no Francuz jednak zawsze jest troszeczkę droższy od innych. Francja jest zawsze droższa od innych narodowości. Dobra, zobaczmy, czy jest coś jeszcze obok tego. Jest kolejne SBC z paczką 75+. Naprawdę, takie SBC powinny być, nie wiem, w pierwszym tygodniu gry, gdzie jest paczka 75+. Nie wiem, jaki jest sens tego w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że coś jeszcze. Nie, więcej nic nie ma. Także tylko ten Nkunku i paczka 75+. Także content po raz kolejny jest, no, mógłby być lepszy, tak lekko mówiąc. Piszcie, co sądzicie, czy będziecie robili Nkunku. I oczywiście piszcie, czy udało wam się trafić już jakąś kartę Rule Breakers w waszych paczkach. Zaczniemy sobie właśnie od tej paczki piłkarzy Premier League z sezonu pierwszego i zobaczymy, czy będzie tutaj coś ciekawego. Pierwsza paczka na dzisiaj i jest walkout. Przez chwilę myślałem, że to będzie Salah, słuchajcie. Tylko chyba Mount i Salah mają inform w walkoutie właśnie w tym Team of the Week'u. To by było coś pięknego, ale i tak, Mason Mount 85. Nie jest źle, informy raczej nie są w miarę drogie, około 20 tysięcy, raczej nie więcej, ale i tak jest ok. Jeszcze Riyad Mahrez 86, także naprawdę bardzo fajna paczka, no nawet nie, 15 tysięcy. I tak jest naprawdę ok. I dobra, reszta paczek już tylko te, w których coś będzie, chociaż wydaje mi się, że naprawdę będę wam pokazywał dzisiaj dużo paczek z tych, które mam zostało, czyli 6, bo wszystkie są bardzo, bardzo dobre. Także paczka rzadkich piłkarzy Elektrum to jest chyba za aktualne ważne mecze. I jest walkout, Belgia, bramkarz i jest to Thibaut Courtois, 89, jak na razie dwie fantastyczne paczki. To jest paczka chyba wymienna, więc bardzo fajnie, bo monety się na pewno przydadzą. Zobaczmy, czy w paczce będzie coś jeszcze, raczej nie, jak Thibaut Courtois, około 20 paru tysięcy. Także naprawdę wszystkie karty, te wysoko cenione, troszeczkę poszły do góry. Dobra, to na listę transferową i lecimy dalej. I dobra, zostały nam 3 paczki za 50 tysięcy, wszystkie niestety są niewymienne, ale liczymy na to, że jednak coś w tych paczkach będzie, chociaż jedna jakaś karta bardzo fajna jest Kevin De Bruyne. 91 overalla, Kevin De Bruyne. Nie mam pojęcia, dlaczego paczki są dzisiaj tak dobre. Powiem szczerze, chyba w dzisiejszym pack openingu trafiłem, w dzisiejszych tych trzech paczkach trafiłem więcej niż przez cały miesiąc otwierania paczek. Niesamowite. Okej, pomijając może ostatni pack opening, gdzie trafiłem Royce'a wartego 400 tysięcy, ale i tak. Kevin De Bruyne, 91, który jest wart jakieś 80 tysięcy, to mówi chyba wszystko o aktualnym rynku i o tym, co mówiłem wcześniej, o cenie N'Golo Kante, która prawdopodobnie będzie z tygodnia na tydzień malała o, nie wiem, 30-40 tysięcy co tydzień, myślę na pewno. I naprawdę, bardzo, bardzo się cieszę z tego De Bruyne, ponieważ on na pewno też się przyda do pierwszego właściciela, gdy będą jakieś zadania właśnie potrzebne z Premier League, gdzie będzie trzeba użyć pierwszego właściciela. Tutaj już troszeczkę gorzej, bo tylko Brozovic 84. Wiecie co, zanim jeszcze otworzymy tą ostatnią paczkę, zobaczymy, po ile są warte te nowe karty aktualnie na rynku transferowym z Halloween. Okej, mamy Erlinga Haalanda, który jest wart w granicach, myślę, 560 tysięcy, bo tyle było tam licytacji. Tutaj macie 900 na razie, ale to jest, wiecie, 10 minut temu już wyszło, więc na pewno jest dużo, dużo tańszy. Wygląda on w ten sposób. Ciekaw jestem, czy też nie, niestety nie podnosili gwiazdek, sztuczek i słabszej nogi, więc szkoda. Ale być może w końcu karta Haalanda będzie jakoś grywalna, bo ta jego pierwsza złota zwykła, no w tym roku jest naprawdę średnia, co koszt na pewno też mówi dużo. Jest chyba, nie wiem, za 16 tysięcy w tym momencie jego zwykła złota karta, co jest po prostu niesamowite. Ciekaw jestem bardzo, ile kosztuje ta karta. Tak myślałem, będzie jedna co na pewno z najdroższych, powyżej 1 miliona. 5 na 5 oczywiście, wysoka średnia pracowitość, no fantastyczna karta, to jest chyba karta, którą najbardziej bym chciał tutaj
trafić. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze tylko kartę Rüdigera, który jest bardzo drogi. Około, myślę, no 600 tysięcy na pewno, chociaż nie wiem, zobaczmy, może 500 tysięcy? Nie, nawet tańszy jest teraz w granicach 300 tysięcy, myślę nawet. Więc nie jest aż tak drogi. Ale na pewno jak na środkową obrońcę jest to cena naprawdę dość spora. Dobra, słuchajcie, także jak możecie zostawcie lajka, jak nie zostawicie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, czy udało wam się trafić już właśnie kartę Rollerakers. Zobaczymy, co będzie w ostatniej paczce u mnie i kolejny odcinek będzie dopiero prawdopodobnie w poniedziałek, chyba że w końcu będą jakieś fajne SBC podczas weekendu, bo tego jeszcze od początku FIFA nie mieliśmy. Ostatnia paczka dzisiaj za 50 tysięcy i tylko ekrany. Ale i tak, dzisiaj De Bruyne, Courtois i Mason Mount w paczce, więc naprawdę było bardzo dobrze. Także to było tyle i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.